Dobry wieczór Państwu. Witam na spotkaniu autorskim z panem Bernardem Marguerite. Spotkanie ma na celu promocję i przedstawienie jego książki Bliżej Polski. Na wstępie pozwolę sobie kilka słów o tej książce i dlaczego nasz Instytut, Instytut Spraw Obywatelskich, którego jestem wicedyrektorem i nazywam się Olaf Swolkień, jeszcze też dla informacji. Dlaczego tą książkę promujemy i dlaczego w ogóle warto ją przeczytać? Myślę, że jest to wyjątkowa książka, już choćby z samego tego powodu, że mamy do czynienia z cudzoziemcem, który w Polsce z Polską zetknął się pierwszy raz w roku 1959, a później przez już bez mała pół wieku niejako pracował zawodowo jako obserwator Polski, Polaków, tego co się u nas dzieje. Jednocześnie, tak co myślę ważne, cały czas właśnie nie wtopił się jakby w nasz całkowicie, tak myślę, że to jest plus tej książki. Cały czas mam wrażenie, czytając ją, że nas ktoś na nas patrzy troszkę z zewnątrz z pewnym dystansem. Z pewnym dystansem, który pozwala nam popatrzeć na nas bardzo obiektywnie, aczkolwiek nie znaczy to obojętnie. Już choćby ten fakt sprawia, że książka jest naprawdę kopalnią wiedzy o historii Polski. To jest po prostu książka w jednej płaszczyźnie historyczna. Pan Bernard Marguerite zdecydował się tutaj poddać pod osąd czytelników około 300 swoich korespondencji, które zostały przetłumaczone na polski. To jest też ogromna jakby praca, która została tu włożona. No i te korespondencje są ilustrowane jak bardzo bogatym też komentarzem, wspomnieniami. Możemy się dowiedzieć naprawdę bardzo wiele, przede wszystkim z tej kuchni politycznej, bo Bernard Marguerite cały czas jakby krążył między kościołem, partią, opozycją, te trzy środowiska, jakby to wszystko, co się działo na liniach pomiędzy nimi, było mu bliskie i znał to od kulisów. Mnóstwo anegdot, ale to nie jest książka bynajmniej plotkarska. To jest książka również pełna bardzo głębokich ocen, przy czym dokonywanych tak naprawdę elegancko, powiedziałbym, naprawdę zgodnie z tym, co uważamy za francuskie w najlepszym tego słowa znaczeniu. O naszych, tutaj możemy się też bardzo wiele dowiedzieć o naszych zaletach, o których Bernard Marguerite mówi wprost, i o naszych wadach, o których nie mówi wprost, ale kto uważnie czyta tę książkę, na pewno wiele z nich znajdzie. Chcę też powiedzieć, właśnie jak powiedziałem, że to nie jest książka obojętna. To jest książka pisana z wielką taką przyjaźnią dla Polski, ale to jest taki przyjaciel, który mówi prawdę. Mówi ją delikatnie, tak żebyśmy, broń Boże, się za szybko nie obrazili, bo to chyba też jest nasza cecha, że się szybko obrażamy. Także mówi ją delikatnie, ale nie szczędzi nam przykrych jakby też faktów, których mówię, może nie komentuję, one tam są. No, myślę, że w tym miejscu nie będę jakby szerzej tutaj mówił o szczegółach, ale przede wszystkim o zdradzie rewolucji, o tym mówi takimi mocnymi słowami, wtedy używa mocnych słów. Bo oprócz tego, że był korespondentem, to po wielu, wielu latach został również komentatorem tej współczesnej rzeczywistości. Myślę też, że jest tutaj jakieś pocieszenie, czy może jakiś przekaz, przesłanie dla tych ludzi, którzy czują się zawiedzeni tym, co w Polsce stało się po 1989 roku, co zostało z tej zdradzonej, zdaniem Bernarda Marguerite, rewolucji. Jest to jakby wezwanie do powrotu do korzeni, do pierwszej solidarności, a także do tego, co
zdaniem autora stało i było fundamentem tej Solidarności, czyli do pielgrzymki Jana Pawła II i do społecznej nauki Kościoła, a idąc jeszcze dalej do personalizmu chrześcijańskiego, o którym też tutaj bardzo wiele można przeczytać, o którym jakby, myślę, zapomnieliśmy. To nawet nie jest kwestia, o ile u pewnych elit politycznych może można mówić o zdradzie, ale jako społeczeństwo myślę, że zapomnieliśmy o tym przesłaniu. Czy nie chcieliśmy go z tego przesłania pamiętać, słuchać, jakby zapatrzeni w ten nowy, konsumpcyjny, wspaniały świat. Ta książka też uczy nas właśnie takiego patrzenia na świat bardzo wyważonego, bardzo humanistycznego. Ja sam wywodzę się z pokolenia, które w latach 80. było bardzo zaangażowane w opozycję antykomunistyczną i żałuję, że takiej książki nie mogłem wtedy przeczytać, bo my wtedy postrzegaliśmy ten świat bardzo jako taki czarno-biały, czyli wyobrażaliśmy sobie, że są dobrzy ludzie po jednej stronie tej barykady i źli ludzie po drugiej. Ta książka uczy nas innego spojrzenia, aczkolwiek Bernard Marguerite nigdy nie cofa się przed takim pryncypialnym potępieniem komunizmu jako absurdu, to jednak ludzi, którzy reprezentowali ówczesną władzę, traktuje właśnie w taki głęboko humanistyczny sposób, nie szczędząc im często bardzo pozytywnych ocen. Tutaj jest bardzo wiele w tej książce o dochodzeniu do uznania na przykład polskich granic na Odrze i Nysie. Padają pozytywne słowa pod adresem Wacława Gomułki, ale także Gierka Rakowskiego, a nawet generała Jaruzelskiego, co niektórzy mają za złe. No ale to jest też wielka wartość tej książki, że autor tutaj nie waha się powiedzieć paru gorzkich słów pod adresem wszystkich, w tym na przykład polskiego episkopatu. Padają pewne finezyjne, ale jednak słowa, które nie wszystkim mogą się podobać. Ale myślę, że z tego powodu jest to niezwykle cenne, jeżeli chcemy, a myślę, że to jest zadaniem każdego człowieka, ale i każdego narodu, dowiedzieć się, poznać samego siebie, to tą książkę na pewno powinniśmy przeczytać. Zachęcam gorąco do lektury, a teraz oddaję głos autorowi. Dobry wieczór, Cześć Boże. Pozdrawiam wszystkich, bardzo mi miło, że jesteśmy dzisiaj razem w Łodzi i dziękuję INSPRO, które to zorganizowało i dziękuję Panie Olafie za to, ten wstęp, który jest zbyt pochlebny, ale bardzo mądry, który mi dał, muszę powiedzieć, ochotę przeczytać tą książkę. Więc to spróbuję, tak, kiedy będę miał czas. To jest zresztą to, co może mi nakłoniło do pisania tą książkę, że kiedy wróciłem sam do swoich artykułów z tamtego okresu, to muszę powiedzieć, że dość często byłem nawet po wrażeniem tych artykułów. I mówię, no to ten gość tam mądrze pisał, znaczy tu i tam dość trafnie. No i dopiero potem to dochodziło do mnie, no, z pewną dozą, że tak powiem, właśnie satysfakcji, że to ja akurat pisałem. To więc ten dystans po tym czasie, no to się wyrobił. Ale serio mówiąc, to pierwsze pytanie, właśnie dlaczego ta książka? Więc to często to mam okazję się spotkać na uniwersytetach, czy w różnych okolicznościach, w różnych miejscach w kraju. I są pytania, padają pytania i o tym, co było wówczas, w tamtym okresie, w tych dniach, to, co tam mówił Wałęsa, co tam twierdził Rakowski i tak dalej. I opowiadam, i byłem, jak to było, jak to przeżywałem od kuchni. I na ogół to ludzie reagują bardzo dziwo i mówią, no to jest fantastycznie, to są rzeczy, które my nie wiemy
I to nie może zostać tak ukryte, że tak powiem, więc niech pan napisze coś. No to był jeden z powodów. Drugi to jest to, że moja córka też kiedyś, która teraz robi doktorat tam gdzieś daleko, padła na te artykuły, tej korespondencji i jakoś też uważała, że to jest ciekawe. I mówiła mi tak samo, że to nie może zginąć, to musi coś robić. No ale był oczywiście podstawowy problem, bo było około 3000 artykułów od 1965 roku na temat Polski, nie mówiąc o artykułach innych na temat innych krajów tak zwanego obozu. No więc idea była, żeby napisać tekst na dziś, ale oparty na autentyczne artykuły pisane na gorąco, dzień po dniu, jako właśnie kronika wydarzeń. Ale to zrobić właśnie z taką ilością artykułów to niemożliwe. No to w pierwszym wydaniu, że tak powiem, właściwie nie było wydania, to było może 400 takich artykułów i potem wydawca tutaj no, robił presję na mnie, żeby to jakoś no, zmniejszyć. No i w końcu to zostało zmniejszone, ale i tak do 736 stron, więc to jest dość pokaźna lektura. No i jest około 300 rzeczywiście artykułów tamtego okresu. No i drugie może pytanie, po co ta książka? No więc ta książka, wydaje mi się, została napisana dlatego, że wydawało mi się, że warto tutaj pokazać, jak to te wydarzenia były przeżywane w momencie, kiedy się zdarzyły. Bo teraz już urosła jakaś legenda, która niebawem będzie uznawana za historią. I to mnie przeraża, właśnie, kiedy myślę o tym, co my uważamy jako historia tego czy innego okresu. Kiedy ja porównuję teraz to, co jest uznawane za już historyczne, z tym, co naprawdę było i z tym, czego ja byłem świadkiem. Więc wydawało mi się, że lepiej wracać do tego i powiedzieć, jak naprawdę było. Przykład może pierwszy z brzegu to pan Wałęsa lubi mówić, że w sierpniu to już widział, że zlikwiduje komunę, że tutaj skończy z tym systemem i tak dalej. No i tu ja jest taki artykuł z początku września 80 roku, czyli zaraz po zwycięstwie strajków i to po kreowaniu Solidarności, że jesteśmy razem, ja robiłem wywiad z nim, gdzie mieszkał wówczas na Saspie, i wraca ze mną do siedziby, pierwszej siedziby Solidarności. I tam rozmawiamy w ogóle tak sobie jadąc. I on mi mówi w pewnym momencie, no to chyba Kania to jest rozwiązaniem przejściowym. To nie może być pierwszym sekretarzem na długo. No, mówię, no dobrze, no to kogo pan typuje? On mówi, no może Olszowski, bo wydaje się, że to gość tutaj dość pragmatyczny, może z nim będziemy mogli się porozumieć. Czyli wówczas, no, po pierwsze, on nie orientował się dobrze z tym, co się dzieje w partii, bo Olszowski, wiadomo, stał się jednym z liderów frakcji Twardej. No a poza tym, no to jego myślenie to było, no z kim tam będziemy mogli się dogadać, porozumieć, a wcale nie o tym, jak my no to skończymy z tym systemem. Więc to jest taki dobry przykład, drobny, a ja w ogóle jestem zwolennikiem takiego, to co nazywam, jak to w sztuce, to w malarstwie to jest impresjonizm, to znaczy impresjonizm dziennikarski. No, wydaje mi się, że czasem małe takie rzeczy, małe wydarzenia lepiej oddawają istotę rzeczy niż jakieś ogólne traktaty na ten temat. No, więc, tak samo na przykład
pamiętam rozmowę z Żrakowskim, akurat byliśmy z żoną na urlopie na Mazurach i w pewnym momencie coś mi tam przyszło do głowy i mówię, no to Żrakowski ma taki domek tutaj w Praniu, to może tam jest, no to zobaczymy. I pojechaliśmy i tam był rzeczywiście, no trzeba powiedzieć, że my się znaliśmy od momentu, kiedy on był redaktorem Polityki, kiedy Polityka mieściła się w takim ceglanym budynku, który uratował się jeszcze po wojnie w centrum Warszawy, gdzie jest Nowotel teraz. Ja byłem młodym korespondentem, on dość młodym redaktorem naczelnym, więc jak kolega z kolegą, on jest tak, jak z politykiem. No więc pojechaliśmy i on był i mówi, a to dobrze, dobrze przyjechaliście, bo akurat jutro mam bardzo ważny dzień. To był 23 sierpnia 1983 roku. I jutro postanowiłem pojechać do stoczni w Gdańsku i porozmawiać właśnie z stoczniowcami. To zaraz po zakończeniu właśnie stanu wojennego. Ale on mówi takim pół uśmiechem do mnie, mówi, no ale ja będę okropny, ja będę paskudny, ja będę na nich krzyczeć, oni będą strasznie niezadowoleni, no oni też będą na mnie krzyczeć. Mówi. Ale mówi, no ja nie mogę się zachować inaczej, bo gdybym się zachował inaczej, no to w Białym Domu, w Komitecie Centralnym, to mnie załatwią, a w Moskwie powieszą. Więc ja muszę tak się zachować, ale to nieważne. Ważne jest to, że nic dialogu zostanie na nowo tutaj odbudowany. Więc to dwie rzeczy takie nawet drobne, to pokazują właśnie, jak już skomplikowana ta scena była. I dlatego to chciałem to też pokazać, żeby ludzie nie myśleli kategoriami właśnie czarno-białe, ale zrozumieli, że była duża tutaj różnorodność. No, poza tym czytałem zresztą ze zdziwieniem w książce, które chyba około 2006 roku napisał tak zwany major Górnicki, ni stąd, ni zowąd, tak, taką zmiankę, że w tamtych latach, że no, człowiek najlepiej poinformowany w Polsce to był Bernard Marguerite. No więc człowiekiem byłem. Więc ja tutaj byłem no, absolutnie zdumiony, bo myślałem, że gdyby jeszcze pisał, że najlepiej poinformowany korespondent, to do pół biedy. Ale najlepiej poinformowany człowiek w Polsce. I zastanawiałem się myśleć na ten temat. I rzeczywiście doszło do mnie, że zresztą to miało jakiś wpływ na wydarzenia w kraju, to miałem kontakty i uważałem, że to mój no, psi obowiązek tutaj korespondenta z wszystkimi w Polsce. I miałem dobre stosunki z ludźmi z opozycją, z kościoła i również z niektórymi w partii. No i miałem możliwość tutaj zrozumieć, co się dzieje. Ten puzzle tutaj, w sytuacji ogólnej, to jakoś sobie odbudowywać i starać się no, zrozumieć, co to znaczy i przekazać dalej. To zresztą na marginesie to był z punktu widzenia dziennikarstwa niesamowita rzecz, że dziennikarz, korespondent w Polsce, to musiał robić wszystko. To cały proces dziennikarstwa, no to musiało być tutaj uwzględnione. Czyli trzeba było odkopywać tutaj wiadomość, potem porównywać, potem odbudowywać to, starać się to zrozumieć i dopiero potem przekazać. I przekazać wiedząc, że wieczorem Radio Wolna Europa to będzie to cytować, czyli to wróci bumerangiem do Polaków i zresztą to można myśleć, trzeba myśleć nie tylko no, jak normalnie od biorców tutaj we Francji, ale również w Polsce. Więc to była zupełnie specyficzna działalność tutaj dziennikarska i korespondenta. Więc to zresztą było związane z moim, że tak powiem, wykształceniem jako dziennikarz, że mój mistrz Bovmery to zawsze mówił, że misja dziennikarza to jest iść tam, gdzie coś się wydarzy
I odpowiadasz na te pięć pytania, no Amerykanie mówią, że 5 W, czyli who, why, when i tak dalej, czyli gdzie, co, kiedy, kto. I mówię, ale to nie wystarczy, to musi pan jeszcze powiedzieć, jakie są źródła gospodarcze, społeczne, historyczne tego zdarzenia. A to też nie wystarczy, trzeba powiedzieć to, co grupa A, grupa B, czy partia X, czy Y, czy pan Pipczyński, no sugeruje, żeby rozwiązywać ten problem. I wówczas ten pański czytelnik to będzie miał wszystko, co musi mieć, aby zrozumieć sytuację i otoczenie tutaj tych faktów i będzie w stanie wyrobić sobie swój własny pogląd. No wówczas on będzie obywatelem, a my będziemy żyli w demokracji. I też mówię, że to jest pierwsza misja dziennikarstwa. Druga misja to jest jako korespondent, szczególnie idź daleko i starasz się rozumieć drugiego człowieka przez duże D, no i rozumieć jego sposób bycia, jego religię, jego nawyków, jego problemów, jego marzenia nawet i przekazać to dalej. Tak, żeby ludzie mogli sobie no, poznać, zrozumieć i iść od zrozumienia do wzajemnego zrozumienia, czyli do możliwości szanowania się i może kiedyś współpracować. I mówię, no tak, w taki sposób dziennikarstwo jest no, filarem demokracji w kraju, jest filarem zrozumienia i pokoju na świecie. Jest to były bardzo oczywiście no, ważne, górnolotne tutaj wskazówki, co człowiek ma być. I tak zawsze się starałem zresztą pracować wówczas jako korespondent, to był szalenie i trudne, ale i ciekawe. No, nie mówię o tym, że jest cały rozdział na ten temat, jak SB się bawił z korespondentem, jak śledzili cały czas, że tam chodzili, kiedy nawet wychodziliśmy do parku z psem, to dla nas była para, która też szła. No i samochodami i tak dalej. Najgorzej to byli sąsiedzi sprzeciwka tam po drugiej stronie ulicy, kiedy mieszkaliśmy na Mokotowie, którzy przez cały czas no, mieli jeden pokój zarekwirowany i tam była aparatura i ludzie się zmienili. I potem spotkaliśmy się przypadkowo właśnie z synem tych ludzi, którzy mówili, że kiedy wyjechaliśmy, to bardzo rodzice byli zadowoleni. To nam było no, trochę przykro, ale zrozumieliśmy ich rzeczywiście. No więc to pół biedy, ale trudno było, bo Trybuna Ludu na przykład, czy w ogóle prasa oficjalna dała no, 10% potrzebnych informacji. No więc nawet czytając między wierszami, to niewiele można było tutaj się dowiadywać, więc to trzeba było mieć własnych źródeł wiadomości i ludzie, z którymi no, człowiek miał zaufanie. I tak było wszędzie, no więc były reguły bardzo precyzyjne działania. Więc, nie wiem, człowiek z kościoła, na wysokim stanowisku w kościele, może tam mówić o stanowisku w kościele, mówił, że no to ja ci mówię, że tak jest i tak dalej, możesz mnie cytować, nie ma problemu, albo to ci dam tą wiadomość, ale możesz powiedzieć tylko, że w kręgach zbliżonych do kościoła, trzecia możliwość, ja ci to podaję, ale możesz to używać, ale bez podawania żadnego źródła, albo w końcu to ja ci to powiem, żebyś zrozumiał sytuację, ale nie wolno absolutnie to pokazywać dalej. Więc były różne gradacje i człowiek musiał no, się pogodzić z tym, bo inaczej to był no, spalony. I tak był z ludźmi z kościoła, ludźmi z opozycji, ludźmi z partii, bo niektórzy też chętnie porozmawiali, nawet członkowie Komitetu Centralnego i w porywach tam biura, no ale pamiętam o takim, który no dość ciekawe rzeczy mówił wielokrotnie, właśnie taki wysoko postawiony w partii, ale on miał taką
zawsze taka rzeka sioła na tym punkcie, że chciał rozmawiać tylko w lesie. Więc to pospacerowaliśmy właśnie w lesie tam z nimi, tam mówił o różnych rzeczach, co było no i pożyteczne i bardzo dobre dla zdrowia. No więc takie były i kiedy o tym mówię, na przykład we Francji, to ludzie no, z trudem rozumieją, no, jak to można tak funkcjonować. No ale to było wspaniale, no, podekscytujące, bardzo interesujące, że można właśnie tak starać się rozumieć i odbudowywać sytuację. I wówczas właśnie rozmawiając z tymi ludźmi, to można było łatwo zrozumieć, że to oczywiście ten system jest absurdalny, jest nie do życia, jest no, pogwałceniem wolności, wszystko można rozumieć, że to są dziesiątki artykułów, tutaj można ich po prostu przeczytać na ten temat, ale z drugiej strony to ja się zastanawiałem właśnie może teraz bardziej niż wówczas, bo słyszę, że i to od moich przyjaciół właśnie z Solidarności, zresztą ci z Kościoła, także w tamtym okresie to wszystko było okropne. No więc ja, bo mój mistrz właśnie był w Meri, w Mądzie, zawsze był powiedział, to nie wymagam od was obiektywizmu, bo nie ma takiego pojęcia i w ogóle to jest pojęcie jakieś takie mdłe. Więc to możesz i nawet musisz mieć swoje zaangażowanie, ale to nie może się odbić na to, co piszesz. Czyli w tym, co piszesz, to musisz wykazać się uczciwością intelektualną. I zawsze tak spróbowałem. I, wówczas, i kiedy słyszę, że tam wówczas przez te 6 lata, kiedy właśnie no, napisałem o tym kraju, wszystko było czarne, no ja zaczynam się dziwić trochę, bo po raz pierwszy byłem w Polsce jako młody student, zupełnie przypadkowo, w 59 roku. No. Na taki obóz, to był zresztą początek wszystkiego, no to opatrzność tutaj patrzyła. I to był, byłem tam zamiast kogoś, który miał jechać i w ostatniej chwili to szukali innego, więc pytali mnie, czy chcę, no to pojechałem. I tam to był obóz UNESCO i mieliśmy do 50, jak się, nigdy nie wiem jak to się mówi, dziewcząt z gimnazjum imienia Żmirowskiej w Warszawie mówić o Francji, o kulturze francuskiej, utworzyć jakieś koło teatralne i tak dalej, to na Mazurach właśnie. Więc tam byłem no, i prowadziłem to koło teatralne. No ale zanim z tego doszło, to 14 lipca, pamiętam, 59 roku, wyrodziliśmy naszą małą grupę z hotelu Grand w Warszawie i tam przed tym hotelem był ogromny autobus, autokar tam, i tam właśnie 50 młodych dziewcząt z takiego gimnazjum warszawskiego i jedna ładniejsza od drugiej. No więc to dla młodego Francuza no to było oczywiście no, ciężkie, no, moment, ciężki moment. No, w każdym razie tam wśród tych dziewcząt to była jedna, która się nazywała Joanna. No i no, szybko zaprzyjaźniliśmy się i potem no, był ślub, kilka lat później, 8 lat później. No i jesteśmy no, do dziś tutaj razem, no, szczęśliwie mam nadzieję. No, to jest, ona jest filarem rodziny, no, mocną stroną tej rodziny. No, ale w każdym razie, no to pamiętam, że kiedy byłem, nie tylko z powodu Joanny, choć przyznaję, że najpierw się zakochałem w Polkę, a dopiero potem w Polsce, ale to wydaje mi się być drogą dość normalną i słuszną. Trudno mi wmówić, że wówczas wszystko było źle. No to ja, kiedy ja myślę na ten temat, to byłem tu 59 rok, komuna tutaj głęboka, ale no zaczynając od tego, że istotnie Polki były tak samo ładne jak teraz,
no to byli Polacy, no coś robili, oni pracowali. Tak. I zacząłem o tym pisać, no to w tych zmianie, powiedzmy, społecznej, ogromnej, ludzie przychodzą ze wsi do miasta, postęp tutaj oświaty, która zresztą do budowa tutaj ludzi światłych i budowa klasy obecnie się odwróciła przeciwko systemowi w bardzo ciekawy sposób. No ale to coś było zrobione, no, odbudowa Polski po ruinie wojny i tak dalej. I nawet kiedy właśnie, no to jak mówiłeś, że myślę na temat Gomułki, no to taki no, ograniczony to ten człowiek, owszem, no tych tam kuchniach bez okien i tak dalej, ale poza tym on miał jeden cel życiowy, to jest uznanie granicy na rodzinie się użytkiem. I tam były nawet masę tam dowcipów na ten temat, no, ale nie o tym dzisiaj. A i co? No i zaangażował te rozmowy, tam, negocjacje z Willy Brandtem. I to przed Sowietami. Sowieci byli wściekli, że tutaj no, wyszedł tutaj przed orkiestrą. No i i skutecznie potem Sowieci właśnie się włączyli do tego i pierwsi podpisali układ. No ale najważniejsze to było już 7 grudnia, no to ten układ właśnie uznania granicy na lodzie przez Niemców. No i no zresztą był szczyt, że tak powiem, tutaj swojej kariery, no ale tydzień później to już no, było między innymi dlatego też, że część ludzi w partii, w SB, z poparciem również niektórych w Moskwie, no uznali, że to taki człowiek, który no, się jednak potrafi wejść tutaj przed decyzjami moskiewskimi i tak dalej, to nie może dalej zostać pierwszym sekretarzem. Więc to, i kiedy o tym myślę, o tym jak ci ludzie musieli wówczas działać, tak jak no, Rakowski też znałem i był naprawdę socjaldemokratą od początku do końca. I kiedy rozmawialiśmy prywatnie, zawsze był zwolennikiem wolnych związków zawodowych i tam do pewnego stopnia wolnych wyborów i tak dalej. To, i jak on był atakowany wewnątrz tutaj partii i nielubiany w Moskwie, to rozumiemy, że tutaj była ogromna różnorodność i nie można wszystko potępić. Gierek tak samo, no to chciał rozwijać ten kraj. No, była oczywiście sprzeczność między tymi tendencjami, a sposobem funkcjonowania systemu, który by nie pozwolił na to, ale jednak no, pewne intencje były. No, poza tym to dla mnie było dość sympatyczne, bo mówił po francusku i zawsze miał pewien sentyment do Francji, nawet kiedy po jego upadku jeszcze kilka lat później to dzwoniłem do niego, on zawsze podkreślił właśnie, że ma tutaj w dalszym ciągu sentyment. Zresztą to było zabawne, bo jakieś tam kilka tygodni temu byłem prezentowałem książkę w Wałbrzychu. I w Wałbrzychu to też jest tam miejsce, gdzie w latach 60. no to ludzie mówili po francusku na ulicy i chodzili do boulangerii, do tam kupić baguette i tak dalej, bo był większość mieście to byli repatrianci z Francji. Natomiast to był taki moment. No nawet tutaj stan wojenny, tutaj jest taki rozdział, który nazywa od mniejszego zła, no to zło, ale mniejszego zła, to ja wierzę. I kolejny artykuł to jest do mniejszego dobra, bo też uważam, że to okrągłe stół to nie było to dobro właśnie, o których Polacy marzyli. No ale co jest ważne, to wszystko jest, i to jest właśnie moment centralny tej książki, to jest jak te przemiany Polski no, nastąpiły. No i ja nie zapomnę nigdy, no, zaczynając od 16 października 1978 roku, byliśmy
żoną, bo był wieczorem w kurni i słuchaliśmy tak na falach krótkich radio francuskie. I to był moment niesamowity, kiedy francuski dziennikarz tutaj mówił, a to miały, mamy biały dym, nie, może nie, no, a tak, jest biały. I potem to, no, a był z papam, no, kardynał, i ten nie mógł wysłowić w ogóle nazwiska, no. I ja w ogóle tutaj na zbladłem, byłem tam biały, no, biały czy czerwony, no, akurat. I tam pobiegłem tam do swojego gabinetu, to tam ściągnąłem te artykułów, homilie i tak dalej, kardynała Wojtyłę. I godzinę później to był artykuł w Paryżu właśnie na ten temat, ale to było fantastyczne. I następnego dnia chodziłem po ulicach Warszawy i to był, no, fantastyczny dla mnie moment, bo ci sami ludzie, którzy dzień wcześniej chodzili do swoich zajęć, no oczywiście sumiennie, ale bez entuzjazmu, dość smutni, no, raptem dzień później to tam byli uśmiechnięci, wyprostowani i to byli inni ludzie. Oni już czuli, że jesteśmy wielkim narodem, papież jest naszym rodakiem, mamy papieża Polaka, no to jest coś. I to było po prostu odbudowanie, no, wiary w siebie. Ja nawet tytuł tam artykułu wówczas kazał na pierwszej stronie Figaro, to było un peuple qui renaît à lui-même, czyli naród, który się, który, no, od, nie tylko odrasta, czy od jak to jest, urodzić się na nowo tam do siebie. No więc tak było i to było odczuwalne. Później, rok później, Plac Zwycięstwa, mówiło wówczas, no, msza, no i tu, i tutaj, no, mamy zmienić oblicze ziemi, tej ziemi. No, i ludzie patrzyli na siebie i do tego momentu myśleli, że jednak, no, potęga, siła, to jest PZPR, to jest SB, to jest Bank Warszawski, to jest tam Kreml i tak. I tu patrzyli dookoła, a tu jesteśmy, tutaj milion ludzi, to my jesteśmy siłą, to my jesteśmy siłą. I to był to drugi, że tak powiem, człon tej rakiety ku wolności. No i trzeci człon tej rakiety, no to był następny rok w Stoczniach Gdańskich. Tam spałem cały czas i to byłem, jestem pod wrażeniem tych młodych ludzi, którzy walczyli. No najpierw to chodziło i to bardzo trzeba to było to zrobić, no, o świętej pamięci Anny Wawrzelinowicz, o jakąś podwyżkę. Ale bardzo szybko, bo to też się zmieniło, to chodziło o wolnych związkach zawodowych, o wolnej prasie, trzeci postulat gdański. Ale też bardzo szybko, to już nawet o tym nie chodziło. I oni się nie martwili tym, czy mamy tutaj znieść komunę, czy to oni byli już na innej płaszczyźnie. Oni po prostu myśleli o nowej cywilizacji, o cywilizacji opartej na szacunku dla godności osoby ludzkiej. To właściwie wrócimy do tego personalizmu chrześcijańskiego. I oni mieli rzeczywiście, no, naukę Jana Pawła II w sercu. Oni na kolanach. I najpierw to, pamiętam, ludzie, no, we Francji mówili, no, ci biedni, co oni robią, oni nie mają żadnych szans, no, tak, nie, to tam Breżniew tego, jego masa, nie, oni to co, modlą się i mają tam zmienić cokolwiek, ale właśnie zmienili, oni zwyciężyli. I wówczas mi się wydawało, że to jest początek nowego świata, nowego podejścia do spraw polityki, czy nawet metapolityki, właśnie od tych młodych robotników. I dlatego ta moja książka jest dedykowana do mojej rodziny, ale poniekąd też do niej. I tu
jest dedykowana młodym robotnikom i stoczniowcom z Gdańska, Szczecina i innych miejsc z 1980 roku, którzy zbrojni w ideały Solidarności i naukę św. Jana Pawła II zmienili oblicze ziemi i stanowią nadal inspirację i nadzieję dla Polski i świata. Bo mi się wydaje, że właśnie Solidarność to nie jest za nami, to jest przed nami. I widzimy coraz bardziej. Tu rozmawialiśmy dzisiaj o tym, co kardynał Wyszyński właśnie kiedyś mówił, nawet w 80 roku. Pamiętam, że przyjął delegację Solidarności z Wałęsą na czele do sekretariatu episkopatu i im powiedział, że tam sprawy społeczne no to są dla niego bliskie, że nawet przed wojną utworzył robotniczy uniwersytet katolicki, gdzie właśnie uczył. I uczył na temat komunizmu i kapitalizmu. I tam opowiadał pół żartem, pół serio, że po zakończeniu tych wykładów przyszedł do niego młody robotnik i mówił, no ksiądz, profesorze, no to ksiądz nam tłumaczył, że kapitalizm jest do niczego, że komunizm jest do niczego, więc co młody robotnik ma czynić tutaj, no, idź i powiesz się. No i to był zresztą też moment, kiedy ludzie mówili, no jak takie były dowcipy, jaka jest różnica między komunizmem a kapitalizmem. No taki, że kapitalizm jest widzieć człowieka przez człowiek, a socjalizm jest dokładną odwrotność tego. Albo było też takie powiedzenie, że to były kpina z propagandy, że kapitalizm jest na skraju przepaści, a komunizm naturalnie zrobił krok dalej. No, ale dzisiaj no to można, dzisiaj wydaje, że kapitalizm też robił przynajmniej pół kroku dalej. I to dwa podejścia materialistyczne i pogańskie, jakby powiedział kardynał Wyszyński, no się spaliły. To już nie odpowiadają marzeniom ludzi. Natomiast i dlatego najwyższy czas, żeby wracać do tych ideałów młodych robotników z Gdańska 80 roku. Oczywiście no, to wiele się zmieniło, to jest nowa sytuacja, ale te zasady, te ideały to są w dalszym ciągu mocno żywe. Tak mi się wydaje. I zresztą jest tym bardziej tutaj ważne, żeby to robić, że książka, w książce mam tam też na początku jakiś cytat Jana Pawła II i to jest dla mnie bardzo istotne, bo w ostatnim rozdziale książki, to są moje felietony, niektóre felietony, kolejne książce będą prawie wszyscy na felietony dla tygodnika Solidarność. I to jest inny rodzaj dziennikarstwa na marginesie, bo widać, że tam jako korespondent to oddaję głos wszystkim tutaj graczy na scenie, bo to była moja powinność, a jako felietonista to już mówię to o tym, co ja myślę, no, jak to widzę sytuację, więc to jest zupełnie inny gatunek. Ale tam mówię między innymi o tym, że wydaje mi się, że podział tutaj ludzi w Polsce i trudny do pogłębienia, do zasypania, to jest podejście do polskości. No i tu to jest ta książka Bliżej Polski, bo dlaczego Bliżej Polski? Bo całe moje życie to jest długi marsz ku polskości. No i nie będę się porównywać oczywiście z papieżem naszym, ale właśnie kiedy się go pytano, dlaczego on tak się przejmuje tym, co się dzieje w Polsce, nawet w Watykanie, no więc opowiadał, bo to moja matka, ta ziemia.
Ja sobie zastanawiałem się nad tym, ja też się przejmuję, ale nie mogę powiedzieć, że to moja matka też ma. No, to mogę wszystko próbować, ale nigdy nie będę w stanie to powiedzieć. Ja nie miałem zaszczytu urodzić się na tej ziemi, to moja matka jest francuska, ale mogę powiedzieć, że to moja żona, ta ziemia, i to są moje dzieci urodzeni na Woli, w Warszawie, ta ziemia, i to też do czego zobowiązuje. Więc jeżeli nie urodziłem się na tej ziemi, to na pewno no, spocznę w tą ziemię, więc to też zobowiązuje do czegoś. I ta całe to życie jest jakieś mozolny marsz ku polskości, próba lepszego zrozumienia, właśnie wartość polskości. I dlatego też, kiedy czytałem, kiedy słyszałem niektórych Polaków, którzy mówią, no polskość, właśnie debata o polskości, pamiętam w 80. bodajże, 7, 5 czy 7 roku, że polskość no, to jest pasmo nieszczęść, tutaj upadków, tylko uciekasz od tej Polski, tej konkretnej na ziemi i tak dalej. To ja nie tylko nie zgadzam się, ale nie mogę zrozumieć po prostu. To dla mnie jest poza wyobraźnią, bo ja właśnie do tej polskości postaram się dążyć. A ci no, uciekają od tej polskości. Oni uważają, że nowoczesność to jest właśnie powielać to, co my robiliśmy i wiemy, że do niczego nie, to nic nie przyniosło. Właściwie jesteśmy w zachodniej Europie w stanie ogromnego kryzysu duchowego, też moralnego, nie mamy wizji, nie wiemy dokąd właściwie iść, więc po co to powielać. Albo też to są ci ludzie, którzy mówią, że to tylko to, co marzenie dla Polski, dla Polaków, to jest europejskość. I przez to znowu to myślą, że to jest to, co my w Europie Zachodniej to mamy. A to jest obłęd, bo właśnie Jan Paweł II napisał w książce Pamięć i tożsamość w 2005 roku to, i to jest właśnie w pierwszej stronie mojej książki. Kraje Europy Zachodniej są dzisiaj na etapie, które można by określić jako posttożsamościowy. Narody Europy Środkowo-Wschodniej, pomimo wszystkich przeobrażeń narzuconych przez dyktaturę komunistyczną, zachowały swoją tożsamość, a poniekąd nawet ją umocniły. Walka o tożsamość była dla nich walką o przetrwanie. Na czym wobec tego polega ryzyko? Polega ono na bezkrytycznym uleganiu wpływom negatywnych wzorców kulturowych rozpowszechnionych na Zachodzie. Dla Europy Środkowo-Wschodniej, której tendencje te mogą jawić się jako rodzaj promocji kulturowej, jest to dzisiaj jedno z najpoważniejszych wyzwań. Myślę, iż właśnie z tego punktu widzenia toczy się tutaj jakieś wielkie, durowe zmaganie, od którego zależeć będzie oblicze Europy tworzące się na początku tego tysiąclecia. I to dla mnie jest tak ogromnie ważne, bo rzeczywiście okazuje się, że Europa Zachodnia zagubiła swoją tożsamość. A te kraje tutaj, i to jest wyższość, powiedzmy, ustroju komunistycznego nad ustrojem kapitalistycznym, że to pierwsze produkuje, że tak powiem, antyciała. On zmusza do opozycji, do odrzucenia. I wówczas ludzie rzeczywiście się wzmacniają swoją tożsamość, swoją duszę i tak dalej. A jednak wpływ materializmu typu zachodniego jest bardziej tutaj oględny i zagrania, ale w końcu gorszy dla duszy, powiedzmy, narodu, jeżeli jest coś takiego. I dlatego to ja, i to jest bardzo optymistyczne, ale to zakończenie książki, myślę ciągle, że Polacy, no polskość, ale Polacy mają szczególny
obowiązek, to jest obowiązek narodowy prawdziwy. To nie jest powielać to, co jest na Zachodzie. To nie jest myśleć, że Europa to jest gdzie indziej, ale to jest uznać te wartości, które są w narodzie polskim i są wielkie, bo kiedy patrzymy, dla mnie w każdym razie, na to, co naprawdę istotne było na tym świecie w ciągu ostatniego 50-lecia, to są dwie rzeczy, widzę. To są ideały Solidarności i nauka Jana Pawła II. Takie rzeczy, które rzeczywiście są w stanie zmienić świat. I obie urodziły się na tej ziemi, tu w Polsce. Więc Polacy nie powinni szukać zbyt daleko, tylko być sobą. I ja mam taką nadzieję i nawet taką wiarę. I marzę o tym jako Francuz, że Europa będzie na nowo Europą, kolebką humanizmu. Ale żeby Europa była Europą, jestem głęboko przekonany, że na tym jest, przed tym jest konieczne, aby Polska była Polską. Co i Państwu życzę, i sobie. Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają jakieś pytania? Bardzo proszę. Rafał Gruski, bardzo proszę o pytanie. Pytanie o elitę. Jak Pan ocenia elitę przed 1989 i dzisiaj? Jak Pan ocenia elitę? Polityczne i medialne. To jest bardzo, bardzo rzeczywiście trudne pytanie, ale myśląc o tym, co też było przed tymi zmianami, to o tym nie mówiłem, to jeszcze jest jedna rzecz, która mnie uderzyła i to też na przekór systemowi, to jest to, że paradoksalnie wówczas, gdy system był, nie uznał wolności, system był głupi i tak dalej, przyjmował negatywną selekcję ludzi itd. To kultura była na bardzo wysokim poziomie. Pamiętam, jak żoną w Warszawie, to co tydzień mieliśmy dylemat, do którego teatru chodzić. Nie? Czy do współczesnego, czy do polskiego. Wszędzie były rzeczy wspaniałe na wysokim poziomie. Często zresztą i finansowane oczywiście przez państwo, ale z drugiej strony skierowane przeciwko państwu. No, ale to był żywy. No, muzyka była na wspaniałym poziomie. No, Berl, Czosławski, inni i tak dalej. No, plakat polski. Najlepsze na świecie, może z fińskim, z japońskim. No, itd. Więc to w tamtym okresie, gdzie nie powinno być, to była wspaniała kultura jednak, tak jak się okazuje. A potem to jest właśnie jeden z tych paradoksów, że no, Polska jest wolna, ale wszystko jest zmaterializowane, kultura zależy, no, kulturą, albo masową, niskiego gatunku, albo bardzo elitarną. No i to się nie odbywało, ta zmiana i ta niepodległość, na zasadzie zmiany no, kultury. Elity wówczas, no elity no, istniały, tym bardziej, że właśnie musiały walczyć tam z tym systemem. Zresztą, nie wiem, czy to jest związane z tym, ale pamiętam taki wywiad, który robiłem na telewizji francuskiej, w styczniu 1990 roku. To znaczy rząd Mazowieckiego miał no, parę miesięcy. I tam właśnie w Łodzi. I tam przed kościołem z księdzem, który był odpowiedzialny, czy był duszpasterzem środowisk twórczych. I tam zaczynam banalnie i głupio i mówię, no proszę księdza, no, to ksiądz jest uradowany, no to komuny już nie ma. Nie? I on patrzy prosto do kamery i mówi, wcale nie.
Mówię, no to jak, coś to jest. A on mówi tak, no jest dużo gorzej, bo poprzednio no, widzieliśmy, że jest diabeł. To ten diabeł miał nazwę, on się nazywał komuna. I widzieliśmy, że mamy walczyć z tym diabłem. A teraz nie ma komuny i ludziom się wydaje, że diabła nie ma. Więc to jest początek zła. No i wówczas, no to dobry ojciec tutaj no, przesadza. Ale potem zacząłeś no, mówić, że rzeczywiście no, Polska odeszła bardzo głęboko od ideałów sierpnia. No, zaczęło się tam wysprzedaż tam majątku narodowego w dużym stopniu, kapitał zagraniczny no, panował, tutaj sektory, no, widziałem jak tam 80% banków i mediów są właśnie w posiadaniu, pod kontrolą na, kapitału zagranicznego, że, no, jak kraj może być niepodległy w takiej sytuacji. To jest inny sposób, że tak powiem, poddaństwa, ale może jeszcze gorsze niż to poddaństwo w stosunku do Moskwy wówczas. No i tak, i ludzie bardzo szybko właśnie zostali włączeni właśnie nawet z tej elity w takich układach materialistyczno-korupcyjnych. W ogóle media też, media zaczęły być częścią salonu. Były to media, biznes i polityka razem tutaj kontrolują. No więc napisałem, że są dla Uniwersytetu Warszawskiego taki w 93 roku, jeszcze, nie, 5, ale to było na początku, o tym, jak trudno jest i jak trudno będzie odbudowywać wolnych mediów w kraju postkomunistycznym. No i to widzieliśmy, stwierdziliśmy, widzimy teraz. No. Kiedy spróbujemy na przykład znaleźć jakieś pismo, no nie mówię oczywiście na przykład o pismie jako obywatel, którzy zawsze są na jakimś poziomie bardzo istotnym, ale pisma na ogół w Polsce, czy nawet rozgłośnie są albo po jednej stronie, albo po drugiej stronie, aż bardzo ciężko znaleźć jakieś pismo, które będzie w stanie pokazywać no, różnorodność poglądów, tak żeby no, czytelnik mógł sobie wyrobić pogląd i zadecydować właśnie, co on ma myśleć na ten temat. A to jednak jest no, podstawa tutaj dziennikarstwa i bez tego to trudno budować społeczeństwo obywatelskie po prostu. Kiedy również nie ma właściwie państwa prawa, no to tym bardziej. No więc to te wszystkie tutaj deformacje tego społeczeństwa, zupełnie inne niż w okresie komunistycznym, nie wiem, czy są w gruncie rzeczy lepsze. W każdym razie to jest bardzo ponure, że Polacy, kiedy nareszcie są mistrzami, że tak powiem, w swoim kraju, że nie muszą się martwić o tym, co myśli właśnie SB, PZPR, Moskwa i tak dalej, no popełniają okropne błędy i nie myślą właśnie o interesie podstawowym swojego narodu. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Proszę bardzo, jeszcze może. No tak. Ktoś by chciał zadać pytanie jeszcze jakieś? To jeszcze chciałam zapytać, porównując społeczeństwo francuskie i społeczeństwo polskie, to według Pana, które jest bardziej zaangażowane w życie publiczne i z jakich powodów? Tak. To jest... Ja myślałem, że to porównywać to społeczeństwo jedno i drugie, to miałbym jedna odpowiedź, a jeżeli to o zaangażowaniu w życiu społecznym, to jest inna odpowiedź. O zaangażowaniu to myślę, że tu jestem akurat dość dumny z swoich rodaków, bo Polacy są wytrzymali, oni mogą znieść różne tutaj niedogodności, różne tutaj
prawidłowości, nie wiem, czy to, ale po jakim czasie to wybuchają, no ale, ale mogą znieść bardzo długo różne problemy i tego. A Francuzi, jeżeli już coś im się nie podoba, no to mamy tam 50 tysięcy tu na ulicy, 80 tysięcy tam i tak dalej. Natychmiast tutaj weźmą tutaj sprawę, ale do przesady. Oni reagują bardzo, bardzo dziwo. No ale natomiast pamiętam to, co się działało właśnie w okresie Solidarności. I wówczas no, pracowałem między innymi dla pisma, które jest pismo całej zachodniej Francji, tu w ogóle największe we Francji, ma nakład taki sam jak Monde i Figaro razem, i to się nazywa West France. I West France zorganizowało podczas stanu wojennego wielką akcję pomocy dla Polski. I redakcja jest jeszcze Rennes, w zarodzie Francji, i byliśmy zdumieni, bo ludzie rzeczywiście przychodzili i dali naprawdę co mogli, żeby tutaj, no, w końcu było jakieś 120 ciężarówek 35-tonowych, pobiegały do Warszawy, nawet prezes, bo to jest akurat grupa medialna, prywatna i rodzinna, mają 65 lat wówczas, no, całą podróż robił właśnie w kabince tutaj ciężarówki, żeby sprawdzić, że to idzie tam, gdzie trzeba. I ale ludzie to przychodzili i dali co mogli i płakali bardzo często, płakali. No więc my się zastanawialiśmy w redakcji, no to płaczą. A? I to rzeczywiście, no to my kochamy Polaków, no to bardzo lubimy ich, no ale ci aż tak, żeby jednak tutaj płakać, oddając o bole. No i w końcu zrozumieliśmy, że oni właściwie płakają nad sobą w gruncie rzeczy, bo im było wstyd. A oni widzieli, że, jak to się mówiło we Francji, metro boulot dodo, czyli no, idą do pracy, do tam pracują, śpią i tak dalej. Dość wygodne na ogół życie, ale właściwie bez jakiegoś zapału, bez entuzjazmu, bez jakiejś wizji, bez ideałów. Nie? I widzieli, że tam, w tej Polsce, to młodzi robotnicy tutaj się modlą, jakieś zmiany są, zmienić świat. Wydaje się, że nie mają najmniejszych szans, bo tam głęboka komuna, PZP, SB, Breżniew, wszystko. No, nie mają szans i chcą tam zmienić czas. Im było wstyd, że oni tutaj zatracili ducha, kiedy wszystko właściwie mogą, a ci tam, no, kiedy wydaje się, że nie ma możliwości, no to zachowali swoją godność i swoją wolę walki. I to dla mnie zostało do dziś tutaj w pamięci. I dlatego też zresztą myśląc o tych młodych robotnikach, to jest dla mnie bardzo ważne, bo kiedy są momenty jakieś wątpienia, że my walcząc o lepsze społeczeństwo, o lepszym społeczeństwie, o lepszym świecie, no, wydaje nam się niekiedy, że borykamy się tutaj z siłami ogromnymi, że właściwie to jest taki Don Quixotizm i po co to my robimy, czy mamy szans tutaj doprowadzić do skutku, no to zawsze w tych takich momentach myślę o tych młodych robotnikach właśnie z Gdańska, nie? Którzy byli w o wiele gorszej sytuacji niż my jesteśmy, ale którzy uwierzyli i którym się udało właśnie w końcu ten świat zmienić. Nawet jeżeli to było na krótko, bo potem no, ta rewolucja solidarnościowa rzeczywiście była zdradzona. Zresztą tutaj opowiadam też, tutaj niektóre mnie podoba, bo jest na przykład stosunek do Kościoła, jest cały rozdział
koszy dusza narodu i to cieszę się, że to w wielu tutaj miejscach kościelnych, w Episkopacie, w Gdańsku, Świętej Brygidy, w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie to moja książka jest prezentowana, ale z drugiej strony to co się wydarzyło w 1989 roku i później, to jest właściwie porażka tego kościoła i z jednej strony i porażka Gorbaczowa z drugiej. I jeden miał wielki plan zmiany tutaj obozu komunistycznego, żeby był bardziej demokratyczny, żeby inne stosunki między państwami i tak dalej. Myślą, że tak, on będzie mocniejszy. No, kiedy tylko zaczął, to wszystko się wywaliło. Tak. A Kościół to też miał wrażenie, że tutaj pozwalają zbudować jakiś układ porozumienia umiarkowanych w partii z socjaldemokracją w opozycji, to będą mogli, bo jest Mazowiecki i kilku innych, bronić jednak tych ideałów Jana Pawła II. No i to też został absolutnie rozwalony, niewiele z tego pozostało. I mamy to, co mamy, z przerwami tu i ówdzie. Ale od 1989 roku. Mam nadzieję, że może teraz, mimo wszystko, rozpocznie się nowa echa, bo to nie jest jakiś układ polityki takiej czy innej, ale to jest to, że ja bardzo wierzę tutaj, że Polacy zawsze utrzymują ducha i swoją duszę i im nie może zadowolić to prostackie cele materialistyczne, nawet dobrobyt, nawet to nie jest. De Gaulle, kiedy był, bo tam jest w tej książce też wizyta De Gaulle w 1967 roku, dość jestem zadowolony akurat z tego, co tam pisałem, mówił, że właśnie są dwa narody, i dla niego to była Francja, Polska, które, jak on mówił, albo są wielkie, albo nie istnieją. I życzył, żeby Polska mogła patrzeć trochę dalej, trochę wyżej może. No ja myślę, że to jest nadal aktualne. Nie tylko to jest aktualne, ale to jest ciągle możliwe. I kiedy rozmawiam właśnie ze studentami, z młodymi ludźmi, to widzę, że to przez jakiś okres to ten ogień został tam przytłumiony i tam było dużo popiołu, ale to się kończy. Ci młodzi ludzie oczywiście chcą budować społeczeństwo rozsądne, budowane w sposób inteligentny, mądry i tak dalej, ale przede wszystkim chcą mieć wizję. Oni chcą wierzyć, że to, do czego dążą, to jest po prostu realizacji siebie i realizacji własnego społeczeństwa. I to mnie napawa ogromnym optymizmem. I dlatego też wierzę, że nie tylko Polska właśnie będzie dla mnie Polską, ale że to będzie przykład i to będzie inspiracją dla nas wszystkich w dalszym ciągu. Tylko że Polacy muszą w siebie uwierzyć. Pan wyjaśnił, że ta rewolucja została zdradzona. Poniekąd tutaj myślałem, bo powiedziałem już o tych rzeczach, ale robotnicy Gdańska w 80 roku właśnie chcieli budować społeczeństwo, cywilizację, godności, szacunku dla godności człowieka w każdym wymiarze. I to miał być cel. Bardzo ogromny, trudny do zrealizowania, zaszczytny takiej metapolityki. W encyklice Sollicitudine rei socialis, to Jan Paweł II to też mówi, że my, jako ludzie Kościoła, nie możemy akceptować ani kolektywizm marxistowski, ani liberalizm kapitalistyczny. My jesteśmy na innej płaszczyźnie.
nie szukamy trzeciej drogi, ale jesteśmy na innej płaszczyźnie, właśnie tej płaszczyźnie no, szacunku dla godności osoby ludzkiej. I to miało być alfą i omegą. I wszystko w życiu społecznym miało być właśnie budowane według tego kryterium. Czy ta decyzja, czy ta ustawa, to pozwala lepiej szanować godność osoby ludzkiej, czy też nie. I to była wielka rewolucja. A co się z tego stało? Zanim iść w tym kierunku, to mieliśmy no, ten sojusz właśnie no, różowy, z prawie różowymi. No, podczas obrad Okrągłego Stołu. To już był pierwszy stopień właśnie tej zdrady, że tak powiem. To ludzie Solidarności nie walczyli o to, żeby budować nawet ustrój socjaldemokratyczny. Ale to i to nie trwało długo, może rok. I już potem się zaczął nowy sprzedaż majątku narodowego, szok terapii, budowa kapitalizmu dzikiego właściwie. I to był jeszcze bardziej daleki od tego, czym marzyli robotnicy, ale nie tylko oni, bo w 1993 roku robiłem właśnie wywiad, znałem go od lat, z najlepszym ekonomistą, moim zdaniem, XX wieku, czyli z profesorem Galbraith. I to się ukazało, że Warsaw Voice. I profesor Galbraith zaczął od tego, mówię, to identyfikowało mnie jak zwyczajny za granicą z Polską i z Polakami. Mówię, co wy robicie w tej Polsce? Mówię, no jaki ustrój budujecie? Co to za kapitalizm? Mówię, no to jest taki dziki kapitalizm, którego my w Ameryce absolutnie byśmy nie chcieli mieć. To jest w ogóle przestarzałe, to tak się nie robi. No, no. I więc nawet w Stanach to, co zaczęło być robione, zaczęło robić inni, no, wydawało się kompletnie no, bardzo okropne. No, kiedy właśnie profesorowi tutaj mówi, no ale panie profesorze, to pański student, to właśnie Jeffrey Sachs tutaj, co mówię. On miał taki piękny uśmiech i mówił, no tak, no, Jeffrey is a good boy. Czyli Jeffrey jest dobrym chłopakiem, no ale jest młody, on urośnie. No. I rzeczywiście, no, Jeffrey się urósł, bo teraz głosi rzeczy zupełnie inne, no, o wiele bardziej, że tak powiem, w cudzysłowach postępowe, ale sytuacja w Polsce została, no, taka, jaka miała być, więc nie tylko, ale w ogóle ta cała atmosfera właśnie tego budowy, tego układu, jak kiedyś mówiono właśnie, gdzie media, biznes i polityka razem tutaj się dogadają, zarządzają wszystkim, braku właśnie państwa prawa i wymiaru sprawiedliwości godny tego miana, atmosfera korupcji, braku no, myślenia o tym, co naprawdę jest ważne dla Polski, to co no, wystarczy do przeczytać właśnie to, co na tych taśmach było, tak jaka jest elita, właśnie to było pytanie o elicie, no jaka ta elita reaguje, no, o czym ona myśli, jakie horyzonty, jaka wielkość tutaj poziomu tych ludzi, no, do jakiego stopnia polskość jest dla nich właściwie no, wymiarnie istotny. No, więc to wszystko jest to w porównaniu z nauką Jana Pawła II i z ideałami sierpnia, no to jest rzeczywiście zdrada, to nie ma innego słowa, no, to jest nawet podwójne, czy potrójna zdrada. Ale to może to było konieczne, może to był taki okres przejściowy. No to czasem myślę, że o ile tutaj Sowieci budowali swój potencjał właśnie etapami, czy najpierw była rewolucja
1905 roku, a potem dopiero 17 i tam dopiero Żyron był. Myślę, że może marsz odwrotny to też musi być etapami. 89 rok to był pierwszy krok i teraz no, może jest czas na następny krok, na kolejny krok właśnie w odbudowie tam nowej Polski, Polski właśnie godnej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to myślę, że możemy zakończyć. Myślę, że tak się dobrze to ułożyło, że na koniec nasz gość no, niemalże powtórzył słowa naszego wieszcza o tej lawie, która gdzieś tam kipi, gdzieś tam może wypuchnie. No i myślę, że możemy sobie życzyć, żebyśmy razem z Jeffreyem Sachsem dorastali, może dorośniemy kiedyś. A propos tego właśnie o moich marzeniach wierzę o przyszłości w Polsce, to pamiętam, że w jakimś tam grupie ludzi to o tym rozmawialiśmy i ja właśnie mówiłem o tym no, powszechny obowiązek Polski i Polaków być na nowo inspiracją, przykładem dla Europy. Nie? I tam był człowiek, którego zresztą bardzo cenię. Zapomniałem, że jestem zmęczony. Zanussi był tam i Zanussi mówił, patrzył na mnie i mówił: o, panie Bernardzie, to pan jest ostatnim mesjanistą w Polsce. Więc ja wówczas mówię, no, jeżeli rzeczywiście Francuz ma być ostatnim mesjanistą w Polsce, to jest coś niedobrego, ale jeżeli to ma być mesjanizm, powiedzmy, oświecony, to mogę to przyjąć. Podsumowanie przyjaźni polsko-francuskiej wielowiekowej. Dziękuję Państwu bardzo.